Halo, halo, przeserdecznie witamy kochani z boiska Legnickie Pole. Jesteśmy kolegnicy Futbol Akademii Regional League, kochani. Ostatnia finałowa, czwarta runda. Przypominam, my graliśmy w poprzedniej edycji w Głogowie, nie mieliśmy wtedy grania z naszym Zagłębiem. Dzisiaj bardzo podobnie, nie mamy grania, kochani. W związku z tym gramy z naszą Futbol Akademii Bolesławiec Lwówek w tej chwili w drugim meczu dzisiejszych zawodów. Pierwszy mecz, kochani, po bardzo dobrej grze, naprawdę bardzo dobrej, podkreślam, że przegrywamy, kochani, w moim odczuciu. Oczywiście nie jestem fachowcem ani żadnym ekspertem, natomiast przegrywamy go 2-1, kochani. Natomiast przypominam, że dzisiaj rozgrywa rocznik 2-3, 2-4 zawody. My z rocznikiem 2-6, tutaj bez zmienników, z trenerem Sebastianem, zbieramy doświadczenie. Tak jak powiedziałem, kochani, przegrywając nawet dzisiaj wszystkie spotkania, to naprawdę wygrywamy i wy też się tego uczcie, pamiętajcie, że w dziecięcej młodzieżowej piłce nożnej albo się wygrywa, albo się po prostu zdobywa doświadczenie. Nie przegrywamy nigdy, pamiętajcie. Przegrywają ci, którzy jakby już nie podjęli rękawicy, zdecydowali, że kończą, to wtedy możemy mówić o przegranej. Natomiast dopóki próbujemy i podnosimy się, jesteśmy, kochani, zwycięzcami. Natomiast w tej chwili w natarciu nasza ekipa, patrzcie, ach, siadła piła na podbiciu, kochani, z pół metra obok. Natomiast no, mamy w tej chwili pierwszy strzał. Gramy w meczu przeciwko ekipie ze Zgorzelca. Futbol Akademii to wewnętrzne granie, także są oddziały dzisiaj Bolesławiec z Lwówkiem. Zgorzelec jest samodzielnie, to duży oddział. Głogów z Polkowicami, kochani, i Chojnów z Legnicą. Na razie za nami pierwszy mecz z Głogowem, który przegraliśmy 2-1, tak jak mówię. Także Polkowice, Głogów biorą udany odzew za ostatnią porażkę u siebie w Głogowie. Tam wtedy ten mecz wygraliśmy. Natomiast patrzcie, troszkę przypadkowości w tej akcji. Piłka jak w bilardzie, ale zobaczcie. My gramy drugi mecz z rzędu w ogóle, kochani. Natomiast szkoda tej akcji, bo to była fajna nasza kontra. Tutaj była szansa, kochani, przegrania tą piłeczką troszkę szerzej i wychodziliśmy w przewadze 4-2 albo na 3. Natomiast mimo wszystko, kochani, pamiętajcie, oni się uczą, oni zbierają doświadczenia, podobnie jest z wami i na tym to wszystko, kochani, polega. Słuchajcie, są drużyny, kluby w Polsce, które już od początku budują ekipy turniejowe, wynikowe, kochani, ale większość ekip jednak stawia na edukację, na naukę, kochani. Chłopcy grają na różnych pozycjach. Często nas pytacie, na jakiej pozycji gra Gutek. Kochani, poza bramką gra wszędzie. Oczywiście najlepiej się czuje w defensywie, najlepiej czuje, kiedy konstruuje grę, czyli jako pomocnik gdzieś w środku, kochani, zaraz za napastnikiem. Świetnie się czuje na przodzie, na każdej pozycji, prawej, lewej, z przodu. Natomiast patrzcie, leci piłka i przechodzi ta piłka. Aj, niewiele brakło. Gutek, kochani, za plecami obrońcy, pośliznął się kolega. No, troszkę ślisko może być, dlatego że spada parę kropli deszczu. Dzisiaj do grania mamy pogodę idealną, kochani. Wiaterek pochmurnie upał, troszeczkę zelżał. Ja przypominam, że my gramy w ogóle 30 minut jeden raz, natomiast ja będę to robił dla was w 15-minutowych zapisach podwójnych, także mamy, patrzcie, oj, mamy teraz, jeszcze będzie powrót. Świetnie. Świetnie, przez środek gramy. Gutek dzisiaj z numerem 9 się bawi. Jeszcze jeden kolega się bawi z 9. Natomiast to wewnętrzna liga, kochani, dlatego tak naprawdę do numerów też nikt nie przywiązuje wagi. Futbol Akademii rozgrywa pomiędzy sobą, między oddziałami. Dzisiaj gra grupa Młodzik, jutro będzie grała Orlik, Skrzat oraz Żak, kochani, także no, nasza Nadusia Żak, Skrzatem jest Kudełek, kochani. Orlika wspierał Gutek, kiedy miał wolny czas i mogliśmy rozegrać zawody, natomiast w tej chwili nie damy rady. Przypominam, jesteśmy w drodze do Warszawy. Legnica jest naszym tylko międzylądowaniem. Tutaj dzisiaj rozegramy 90 minut piłki nożnej, a potem w Warszawie czeka na nas 90 minut piłki nożnej Polska-Rumunia. A potem, kochani, czeka nas zgrupowanie reprezentacji Polski, Polish Soccer Skill, na Stadionie Narodowym, na tej samej murawie, na której właśnie Polska-Rumunia będzie rozgrywała zawody. My już po raz
drugi będziemy na tego typu imprezie. Kochani, Gutek, przypominam, był powołany do U10, był powołany do U11 do reprezentacji. Czy będzie do U12? Zobaczymy. Na pewno ma możliwość, bo będziemy na obozie Polish Soccer Skill razem z Wiktorem. Kochani, przypominam, że on nam bardzo tutaj ze swoimi rodzicami pomógł w tej wyprawie. Także jeszcze raz dziękujemy Wam, kochani Szulcowie z USA, serdecznie. Natomiast w tej chwili wracamy do zawodów. 0-0 w pojedynku. Zobaczcie, ale poszedł chłopak, kochani. No, Mati końcówką rękawicy tą piłkę wyłapał, kochani. No, a tam było bardziej chyba biało jak niebiesko, także w tej chwili kochani zapowietrzyłem się, trochę chciałem wyłapać co z tej akcji, bo taki trochę poziom był podwórkowy, piła do góry latała, świeca, w końcu zostało to przerwane stałym fragmentem gry. Zobaczcie, jak ta piłka w tej trawce umiera, patrzcie. Patrzcie, Gutek chciał spróbować, kochani, strzału, wybrał jednak wersję prostopadłego podania do Robcia. Robert troszkę nie przeczytał tego, nie wszedł w tą piłkę, kochani, i mamy piłę zwrotną. Natomiast jest Robert teraz jeszcze raz przy piłce, patrzcie, ciągnie po skrzydle i przerywamy to autem. Nie, nie autem, piłka jeszcze cały czas w boisku. Oj, Gutek chciał przepuścić piłę, kochani, i się kończy. No, jeszcze raz piła wraca jednak do Gutka. Słuchajcie, rozmawiałem z Gutkiem, bardzo dobrze mu się grało w poprzednim meczu, przegranym meczu, przypominam, jakby my bez ciśnienia jesteśmy bez parcia. Dla nas wcale nie tylko wygrane mecze są dobre, my z wszystkiego czerpiemy edukację. Mówi, że mu się grało naprawdę świetnie, natomiast mówi, że tak, chłopcy bardzo z drużyny Polkowic Głogowa grali fizycznie ciałem. Trzy razy, mówi, był odbity, leciał jak to on powiedział, jak jabłko. Odbijał się, mówi, ten duży taki z bara, mówi, tam cisnął, mówi, nie było szans. Natomiast no, to kochani, wszystko procentuje, jeżeli to jest w granicach oczywiście rozsądku, żeby sobie jakoś tam zdrowia nie popsuć, kochani. Natomiast mamy w tej chwili, zobaczcie, przechwyt, jest Gucio, patrzcie. Jest próba, ale na dużo mielibyśmy piękną bramkę. Natomiast tak naprawdę gramy na te krótsze, mniejsze bramki. To bramki 5 na 2. Także to jest pierwsza próba strzału Gutka z daleka w tym meczu. Przeniesione. Natomiast no, bramkarze, zobaczcie, kochani, myślę, że bramkarze tutaj już spokojnie radziliby sobie na bramkach 5 na 7. Patrzcie, patrzcie. Troszkę przyjęcie za długie i piła ląduje u bramkarza. Taki troszkę bez rozegrania chwilowo nam ten mecz wygląda. Próbujemy to poprzekopywać, kochani. Taka trochę siłówka. Brawo, Gutek, uspokój troszkę. Brawo. Świetna piła, ludzie, jakie to piły. I ach, kochani, świetna próba, ale tutaj na uwagę zasługuje naprawdę fajne techniczne zagranie Gutka. No, kochani, szczerze, ja nie jestem obiektywny, ja życzę chłopcom jak najlepiej, chciałbym, żebyśmy wygrywali jako drużyna, natomiast ja jakby no, wiem, jak ile pracy przed nami i dlatego staram się też nieobiektywnie, kochani, aczkolwiek potrafię zauważyć, kiedy coś Gutek zepsuje, mógłby zrobić lepiej, natomiast patrzcie, chcemy wejść do bramki, szkoda, patrzcie. Pomóżcie mu, bo nie ma z kim pograć. Natomiast skupiam się właśnie na tych indywidualnych zagraniach, kochani Gutka. Z tego jakby czerpię dużo radości i jakby staram się takie rzeczy zauważać. I rodzice, myślę, czerpcie, opiekunowie, czerpcie z tego jakby satysfakcję, nie z wyników drużyny, dlatego że drużyna czasami ma lepszy dzień, czasami gorszy. Owszem, jest pięknie, kiedy i nasza pociecha świetnie gra, i drużyna świetnie gra, kochani. Natomiast czasami, jeżeli tak nie jest, to szukajmy tych pozytywnych rzeczy, kochani, tych, za co można pochwalić. No, tutaj naprawdę kilka Gutkowych spotkań, kochani, no absolutnie Superliga. No. Mówię, no czasami braknie nam mocy przerobowej, kochani, jeżeli chodzi o drużynę. Tak jak mówię, gramy ze starszymi, gramy, słuchajcie, z drużyną, która chyba też nie ma ławki rezerwowych, także szukam gdzieś zawodników rezerwowych w białych strojach. Widzę, że oni też chyba grają, kochani, na styku, także no, jakby tylko na naszym
na naszą niekorzyść przemawia fakt, że my jesteśmy kochani mecz po meczu. Natomiast patrzcie, szukał Gutek miejsca do strzału. No fajna próba, brawo Guciu. Fajna próba, natomiast no, myślę, że by bramkarza zaskoczyć, to chyba bardziej przy ziemi, gdzieś przy słupku ta piła musiałaby lądować, bo warunki chłop ma naprawdę duże. Jakby nie strzelił, to ta piła gdzieś tam na jego rękawicach wyląduje z daleka. Świetnie. No ślisko jest, chłopcy się widzę, ślizgają. Natomiast... Uwaga. Świetnie, patrzcie, i wyłuskał, brawo! Daj piłę, daj! Daj, daj, daj piłę, daj! No świetnie, kochani, wyłuskana piła. No to już jest czas, kiedy tą piłką troszkę więcej trzeba się dzielić, kochani, jeżeli chcemy mieć wyniki drużynowe. Natomiast zawsze powstaje pytanie, kochani, czy chcemy już wyników, czy chcemy jakby indywidualnego rozwoju, pociech. Ja wiem, że najlepiej, kiedy jedno z drugim idzie w parze, no ale... Czasami się tak nie da. Ostatnio słyszałem, kochani, że jakby różne priorytety mają... Ale z autu? Aha, a noga oderwana. Myślałem, że spalony może. Aut słabo wyrzucony. Czyli tak jak mówiłem, kochani, to są ważne elementy. Oni się już uczą zachowań takich boiskowych z dużego boiska. Dlatego auty z ręki, dlatego, kochani, spalone. Natomiast zobaczmy. Natomiast, kochani, tak jak mówię, słyszałem ostatnio o rozmowach między szkółkami a klubami, że jednak zupełnie inne interesy, kochani, towarzyszą szkółkom piłkarskim, a klubom. I jakby słuchałem takich argumentów pozytywnych w jedną stronę i w drugą, co przemawia za korzyścią szkółki, co przemawia za korzyścią, kochani, klubu, jak to funkcjonuje w akademiach dużych, jak funkcjonuje w akademiach mniejszych. No wszystko ma swoje, kochani, plusy i minusy. Natomiast jakby ciężko mi było zająć jakieś konkretne stanowisko, patrzcie. O jacie, patrzcie, jakie mnie tutaj dobrodziejstwo spotyka. Dzięki, Kudełku. Skąd załatwiłeś? Więcej nie dostanie. Mama załatwiła? Dzięki, Kudziu. Słuchajcie, Kudzio dzisiaj nam za termita robi, potracił zęby. To dobra wiadomość, kochani, dlatego że myśmy wam kiedyś o tym opowiadali, kochani. Kudełek my jako rodzice popełniliśmy spory błąd, do którego potrafimy się przyznać, kochani. Dawaliśmy Kudełkowi zasypać z butlą kaszy, tych kaszek, kochani, słodkich na cukrze, i zrobiło to straszną destrukcję, kochani, w uzębieniu. Na szczęście w mleczakach Kudełka, kochani, także on te swoje kiełki ma takie czarne, kochani, teraz mu się sypią te kiełki nagminnie. Zdaje się, że 2 czy 3 wyleciały w ciągu kilku dni, co nas naprawdę niezmiernie cieszy. Przy tym jest bardzo zabawny, świetnie sepleni, nie potrafi mówić sy, no wiecie jak to jest, jak nie ma się tych ząbków z przodu. Biedny pociesznie zajada, bardzo fajnie to wygląda, jak je nektarynkę, słuchajcie, piątkami, szóstkami. Brawo Gutek, pięknie przeszedł chłopca na raz, patrzcie. I piłka prostopadła na Roberta. Ja przypominam, że oni grają 30 minut. Mama, pyszna kawka, szkoda, że nie słodziliście, ale super jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No widzicie, kochani, no ja tu z podziękowaniami dla mamci, ona mi tu już mówi, że ostatni raz dostałem kawę. Oj, oj, oj. Słuchajcie, i patrzcie, rykoszet mógł zaskoczyć, no mamy rzut rożny, brawo. W każdym razie popijam kawkę i przypominam wam, że za 2 minutki przerwę tą transmisję, zacznę nagrywać dla was drugą połowę, a ja w tym czasie, kochani, jak zakończy się ten meczyk, uciekam z naszym laptopem, przypominam, do Media Markt, jedziemy poprawić, uruchomić naszą kamerkę. Dzisiaj spotykamy się live z wami o 18:00. Nie mogę się doczekać. Kocham ten moment, kiedy wiem, że jesteście na żywo, kiedy mogę wam podpowiadać na różnego rodzaju... A i Robert przez tył. No nic. Próbował Robciu strzał oddać. Myślę, że chyba Gucio troszkę lepiej był ustawiony do tego strzału. Natomiast Robert próbował się obracać, nie miał sytuacji czystej do strzału. Ale no brawo za chęci takie ofensywne. To bardzo ważne jest. Za decyzję też się, kochani, należy chwalić. Natomiast zobaczcie, troszkę zwolniliśmy tą akcję, ale patrzcie, jest piłka i Robert się przepycha, patrzcie i...
Mamy 1-0, nie mamy 1-0, kochani. Wyglądało stąd, jakby to miało być 1-0. Natomiast, kochani, tak jak mówię, ja w tym momencie zaproszę Was do drugiej połowy. Stan 0-0 do przerwy. Natomiast do drugiej połowy Was zaproszę. Ja będę się udawał po tej drugiej połowie do MediaMarkt. Także nie będę podsumowywał z gwizdkiem sędziego. Zamykamy transmisję i uciekamy do MediaMarkt. Zapraszam.